Monika Sołkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. AquaZdrój według władz miasta oraz wykonawców robót jest już bliski zakończenia budowy. Gotowe są już zjeżdżalnie rurowe, posadzka w hali widowiskowej, a w pokojach hotelowych montowane jest wyposażenie. Przygotowujemy się do położenia już parkietu, który planujemy zacząć zakładać w lipcu. Jest to element, który będzie kończył, wieńczył jakby zamknięcie tej hali sportowej. I przygotowujemy się również, jak Państwo widzieliście, trybuny są przygotowane do ułożenia żywicy. To też położymy w momencie, kiedy już prace związane z kurzem, związane z jakimiś zapaleniami zostaną zakończone. Też przewidujemy to w koniec lipca mniej więcej. Na największej budowie w Wałbrzychu pracuje obecnie około 450 osób. W porównaniu do stanu sprzed kilku miesięcy to o 300 miejsc pracy więcej. Tempo jest bardzo duże. Robimy wszystko, aby zachować przez najbliższy czas tak wysokie tempo, a nawet je zwiększyć. Pracujemy nad tym. W tej chwili to jest takie apogeum tej budowy. Teraz są, że tak powiem, decydujące momenty, które pozwolą nam skończyć to jak najszybciej. Naprawdę pracujemy w sobotę, pracujemy w niedzielę, pracujemy w zasadzie non-stop. Już w lipcu mają być montowane ścianki działowe, sufity oraz ma być wykonane malowanie wnętrz. Na hotelu, na którym jesteśmy, zakładamy w tej chwili wszelkiego rodzaju ścianki, zamykamy te ścianki, bo instalacje są położone. Roman Szełemej twierdzi, że na placu budowy jest niemal codziennie. Być może to podziałało na znaczącą poprawę tempa prac budowy, która już powinna być zakończona. W ciągu ostatnich dosłownie 3-4 miesięcy właściwie zmieniło się prawie wszystko. Jeszcze w marcu mieliśmy etap konstrukcji, czy etap zakończenia prac konstrukcyjnych, a dzisiaj mamy wypłytkowane głównie niecki basenu, a więc wykończone. Mamy praktycznie wykończone wszystkie 60 pokoi w hotelu. Mamy wykonane bardzo dużo elementów w hali, w której już jest posadzka, są kończone trybuny. Instalacyjne elementy właściwie każdego dnia są kompletowane. Po oddaniu do użytku Wałbrzyskie Centrum Sportowe ma być jednym z najlepszych ośrodków tego typu w regionie. Wśród tego, co ma się znaleźć w gotowym AquaZdroju, będzie m.in. rehabilitacja, spa, możliwość uczestnictwa w zawodach, jak i treningach. Jeżeli chodzi o basen, to cały czas płytkowany jest w elementach zasadniczych. One są praktycznie ukończone. Zarówno basen rekreacyjny, jak i basen sportowy. Ma 99% płytek wyłożonych, są tylko elementy wykończeniowe przelewów czy kratek tego typu. Przystępujemy również do wykonywania elementów brodzika. Również będziemy za tydzień przystąpimy do wykonywania i kończenia połączeń rur zjazdowych na basen. Ten etap wykończeniowy przede wszystkim polega na tym, że montujemy w tej chwili całą ślusarkę. Ona jest od razu z szybami. W samym centrum basenowym ma być basen pływacki o wymiarach 25 na 16 metrów, basen rekreacyjny i brodzik dla dzieci, 3 zjeżdżalnie oraz 2 wanny bąbelkowe jacuzzi. Oprócz tego do dyspozycji mieszkańców będzie arena, hala na 2000 widzów, kompleks rekreacyjny do fitness, siłownia oraz 2 korty squash. Całkowity koszt, licząc oczywiście oprócz kompleksu prace przygotowawcze, to znaczy dokumentacja projektowa, to jest około 5,5 miliona złotych. Łącznie z przygotowaniem tego terenu pod budowę, to znaczy nie wiem, czy Państwo pamiętacie te prace rozbiórkowe, które tutaj trwały, przygotowawcze, jak również koszty związane z nadzorem autorskim i nadzorem inwestorskim, czyli nazwijmy sprawę w ten sposób, że inspektorzy nadzoru, którzy tutaj pracują i projektanci, którzy w ramach nadzoru autorskiego również tutaj służą czy świadczą usługi doradcze, łącznie ten koszt wynosi 91 milionów. Kompleks będzie posiadał również swój hotel z 62 pokojami oraz restaurację na 120 miejsc. Podczas minionego weekendu na terenie Zamku Książ odbył się pierwszy piknik historyczny. Jedną z głównych atrakcji pikniku była inscenizacja historyczna Powstania Warszawskiego. Równolegle do tych wydarzeń organizatorzy zapewnili wiele dodatkowych atrakcji. Można było obejrzeć wystawę zdjęć, posłuchać inscenizacji dźwiękowej w tunelach zamku oraz zwiedzić zamek w asyście żołnierzy. Zebrani licznie widzowie mieli okazję przenieść się do roku 1944, kiedy 1 sierpnia wybiła godzina W. Nieliczne oddziały Armii Krajowej wystąpiły przeciwko wojskom niemieckim. Łapanki na ulicach okupowanej Warszawy, wywózka ludności cywilnej do obozów pracy, batalion Zośka, batalion 5, batalion Miotła, czata 49 Parasol.
Do tego kilka karabinów i pistoletów po jednej stronie barykady oraz liczne oddziały Wehrmachtu i SS wraz z artylerią, karabinami maszynowymi po drugiej. Cały pokaz udoskonała 45-minutowa lekcja historii, zarówno dla starszych, jak i młodszych widzów. Dziesiątki żołnierzy, ryk samochodów wojskowych, huk armat i serie z karabinów maszynowych zrobiły na widzach piorunujące wrażenia. Po opadnięciu dymu na polu walki nie brakowało chętnych do robienia sobie zdjęć ze zmęczonymi, często zakrwawionymi żołnierzami. Jednak tym razem już w pokojowych zamiarach. Następny piknik historyczny miejmy nadzieję już za rok. Uważam pierwszy turniej aglomeracji wałbrzyskiej wspinaczkowy w Jedlinie Zdroju za otwarty. Zapowiadany pierwszy turniej wspinaczkowy aglomeracji wałbrzyskiej przeszedł już do historii. Do zawodów zgłosiło się blisko 50 uczestników i jak przystało na turniej takiej rangi, zawodnicy pochodzili z różnych miejscowości, takich jak Kamienna Góra, Wałbrzych, Boguszów Gorce i oczywiście Jedliny Zdrój, w której odbywał się turniej. Kamienna Góra. Kamienna Góra. Jedlina Zdrój. Właśnie. Jedlina Zdrój. Jedlina. Boguszów Gorce. Boguszów Gorce. Jedlina Zdrój. Kto jest z innej miejscowości niż Jedlina Zdrój? Ej, chciałem powiedzieć do mnie. No, proszę. Kamieńsk. Ja Uzdrowisko. Ja plac stojący. Kamieńsk. Rozpoczęcie turnieju, jak i całe zawody nie byłyby możliwe bez zaangażowania jednego człowieka, który swoją pasję przekazywał zebranym dzieciom. Zawody te są robione po to, żeby pokazać możliwości, jakie drzemią w tym regionie, a nie są w ogóle wykorzystane. Nigdy nie były wykorzystane i no, oprócz tego nauczyć ludzi innego postrzegania, wykorzystania czasu wolnego, kultury fizycznej i tak dalej. Turniej organizowany był dla dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych w podziale na dziewczęta i chłopców. Jako pierwsze do rywalizacji przystąpiły dziewczyny. Obie kategorie wiekowe miały do pokonania ścianę o wysokości 15 metrów. Młodsi do lat 10 wspinali się na ścianie o mniejszym stopniu trudności. Z kolei starsze dzieci wspinały się na nieco trudniejszej ścianie. Zanim jednak wszyscy przystąpili do wspinaczki po tytuł najlepszego wspinacza i puchar, sędziowie z Wałbrzyskiego Klubu Górskiego Jaskiniowego pokazywali, w jaki sposób prawidłowo wejść na ścianę oraz jak postępować w przypadku utraty równowagi. W tej chwili po przejściu przez kolegę, trzykrotnym przejściu ściany w stylu TR, czyli z górną asekuracją, zaprezentujemy pokaz przejścia klasycznego, czyli z asekuracją dolną. Jak się okazuje, sport wspinaczkowy nie jest już tak elitarny jak kilka lat temu. Dzięki właśnie takim ściankom wspinaczkowym jak ta w Jedlinie Zdroju. Nie jest to sport komercyjny jeszcze w kraju. Szkoda, ponieważ jak ja zaczynałem wspinać się 17 lat temu, był to sport bardzo elitarny. W tej chwili jest to modne. Sporty ekstremalne w ogóle zaczynają być na fali, więc myślę, że popularyzacja takiego w takiej formy aktywności jest jak najbardziej wskazana i cieszę się, że popularność rośnie i myślę, że będzie z roku na rok coraz lepiej. To nie jest elitarne, dlatego że cały sprzęt, wszystko, każda z osób dostaje instrukcje, szkolenie. Cała ściana ma trzy, cała wieża spinaczkowa ma trzy ściany z trzema stopniami trudności, także tu może każdy od 5 lat do 100 lat może spróbować zobaczyć, jakie ma zdolności fizyczne oraz predyspozycje psychiczne, bo jednak człowiek z lękiem wysokości tu nie wejdzie. Ale chcę powiedzieć, że niektórzy sądzą, że mają lęk wysokości, ponieważ nigdy nie przekonali się. Tu odkrywają niektórzy, że wydawało im się, że mają, ale kiedy zaczęli się wspinać, osiągnęli szczyt, czyli 15 metrów, bo wieża ma wysokość bez mała 5-piętrowego budynku, takiego jak widzimy na Piaskowej Górze czy na Podzamczu. Wydawać by się mogło, że ścianka ma wysokość zaledwie 15 metrów, jednak ta wysokość przy tego rodzaju konstrukcji daje jej miano najwyższej na Dolnym Śląsku i jednej z najwyższych w Polsce. Tak jest! Brawo! Znakomity wynik! Bardzo szybko weszła na całą górę Klaudia Słomiana. Widzieliście Państwo, wspinała się znakomicie. Tak jakby na tej ścianie ćwiczyła codziennie. A dziewczynka wspinała się najprawdopodobniej po raz pierwszy. Na Dolnym Śląsku nie ma takiego obiektu. Z tego co orientuję się, w Polsce Południowej też nie ma takiego obiektu. Największe wieże są w Warszawie, ale to są wykorzystane silosy, silosy cementowe. Takie 30-metrowe, trzy silosy nazywają się wieże. One są w Warszawie. Tam się wspinają też ludzie.
Większość dzieci biorąca udział w zawodach miała do czynienia ze wspinaczką po raz pierwszy. Niektórzy zmagali się nawet z własnymi lękami, które przegrały z ich wolą walki. Będzie się wspinać dalej, szuka łatwiejszej drogi. To jest walka z samym sobą i to jest ze wspinaniem najpiękniejsze. Boicie się? No ja w wysokości. Na wysokości? Powtarza, no nie boisz się trochę. Nie, to znaczy trochę. Ale mówi, że jak będzie słabo jej, to zejdzie normalnie. Trochę na górze są małe stopnie i ledwie krokiem trudno się złapać i trzeba mocno się trzymać, żeby się nie poślizgnąć. Już po zakończeniu zawodów okazało się, że nikt nie odszedł z pustymi rękoma. Każdy uczestnik bowiem otrzymał medal za uczestnictwo, który wręczał m.in. burmistrz Jedliny Zdroju Leszek Orpel. Gratuluję. Trochę. Następny rok będzie lepiej, tak? Gratuluję. Przewodnicząca, pani prezes Wałbrzyskiego Klubu Wódzkiego, nie wiem, czy biuro organizacyjne dostarczyło karty zgłoszeń, bo te karty zgłoszeń posłużą do losowania. Ale startowałaś? Medale dostaną tak, żeby mieć. Trzeba startować. Dla zawodników, którzy mieli najlepsze wyniki oraz czas, przewidziane były ciekawe nagrody rzeczowe oraz puchary. Organizatorzy zachęceni wysoką frekwencją w zawodach zapowiedzieli, że kolejne odbędą się już wkrótce. Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 zorganizowała festyn rodzinny. Głównym celem imprezy było propagowanie aktywnego wypoczynku w gronie rodzinnym jako czynnika zapobiegającego uzależnieniom. Nikotyna to masz, bo jest życie kosa, a wiecz odrzuć papierosa. Jeszcze mleko masz pod nosem, a już buzia z papierosem. Nie przestawaj z palaczami, rzuć palenie i bądź z nami! Festyn rodzinny Święto Rodzin, zorganizowany przez nauczycieli grona pedagogicznej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie Gorcach, miał za główny cel zintegrować mieszkańców dzielnicy Kuźnice wobec działań promujących zdrowy styl życia, sportowy sposób, rodzinny sposób spędzania wolnego czasu bez używek alkoholu, papierosów, poprzez sport, zabawę. Chcemy zaproponować inną formę rekreacji bez alkoholu, bez papierosów, że też może być wspaniale. I to też my widzimy tutaj w koło. Nie ma nikogo, kto pije i pali. Imprezę prowadzili Jerzy Kliszewski oraz niezastąpiona Urszula Filip, która w organizację festynu włożyła wiele wysiłku i serca. Festyn został zorganizowany dzięki m.in. wsparciu finansowemu burmistrza miasta Boguszowa Gorcz. Oczywiście w dniu dzisiejszym przebywa na tym festynie jako gość, natomiast Urząd Miejski włączył się w organizację festynu, ufundował nagrody dla dzieci, zarówno w konkursach plastycznych, jak i sportowych. Ufundowaliśmy również mały posiłek dla wszystkich dzieci. Słoneczny dzień spowodował, iż frekwencja dopisywała, a zabawa była przednia. Uczniowie mieli możliwość sprawdzić się w wielu sportowych oraz zabawnych konkursach, takich jak m.in. mini hokej czy też strzelanie do tarczy. A najmłodszym radość sprawiała dmuchana zjeżdżalnia oraz trampolina. Bardzo się cieszę, że tyle dzieci wraz z rodzicami mogło przyjść i bawić się bez alkoholu, bez papierosów, bez jakichkolwiek używek, czyli na wesoło. Spotkanie mieszkańców było dobrą okazją do podsumowania konkursu plastycznego Moja Mała Ojczyzna. Konkurs odbył się pod patronatem burmistrza Waldemara Kujawy, który osobiście wręczał nagrody laureatom. I pierwsze miejsce jest to praca wystawiona tutaj w antyramie, jest to praca Wiktorii Tram. Gratulujemy, Wiktoria, naprawdę super, super dzieło. Ta praca również będzie przekazana na licytację. Zdobywczyni drugiego miejsca swoją pracę wręczyła burmistrzowi. Rada Pedagogiczna oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 pragną panu serdecznie podziękować za pomoc w organizacji festynu. Przygotowałam dla pana mały upominek. Jest to moja praca wykonana na konkurs Moja Mała Ojczyzna. Mam nadzieję, że ten skromny upominek się spodoba. Proszę zobaczyć, jaki piękny herb miasta Boguszowa Gold.
Program imprezy był bardzo urozmaicony. Uświetnił go m.in. występ kółka teatralnego przedstawieniem pod tytułem Czerwony kapturek. Czerwony kapturku, Gajowy dzwonił do mnie z wieczora i mówił, że babcia coś chora. Trzeba iść do apteki po lekarstwa, a ja nie mogę zostawić gospodarstwa. Muszę kurne jajka nasadzić, prosiaką koryta napełnić, krowy napoić. Naszykuję ci też trochę kalorycznego jedzenia, bo wiesz, nasza babcia choć leciwa, na jedzenie zrobiła się niesamowicie chciwa. Gajowy coś mówił, że całą spiszarkę opróżniła. Co też ona z tym jedzeniem zrobiła? To włóż do kosika, mamusiu kochana, chipsy, smalec, boczek wędzony. Bo babcia mówiła, gdy byłam ostatnio, że jeść może o każdej porze. I nieważne, czy to obiad, czy kolacja, ale najważniejsze, jaka racja. No dobra, dobra, już czelnie gadaj, bierz koszyki do babci zaganiaj. Mamo, a przestroga? Co? Bierz koszyk i ruszaj, bo przed tobą długa droga. Wokalnie zaprezentowały się uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6. Krzyku i śmiechu więcej, 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 ileś pośpiechów trzeba by zdążyły ręce przygotować wszystko w ciągu dnia. Raz to najdoskonalsza wszystkich płas. Światło niesie raz. Również atrakcją festynu były licytacje, m.in. koszulki podarowanej przez królową sportów zimowych Justynę Kowalczyk. Zwycięzca otrzymał ją z rąk byłego biatlonisty i olimpijczyka z Albertville Zbigniewa Filipa. Festyn zakończył się wspaniałym występem podopiecznych pani Danuty Foryś, autorki wielu tekstów oraz oprawy muzycznej, śpiewając piosenkę pod tytułem Flaga. Konkursy z nagrodami, występy artystyczne, zabawy sportowe i integracyjne, malowanie twarzy oraz słodki poczęstunek. To tylko niektóre atrakcje imprezy Eurolato 2012. Podczas parugodzinnej zabawy młodzież ze szkół podstawowych miała okazję zaprezentować swoje możliwości na scenie. Dla uczestników przewidziano wiele konkurencji sportowych, takich jak sadzenie piłek, sztafeta z flagą, rzut do kosza oraz piłkarska sztafeta. Zabawy sportowe zostały przygotowane przez kadrę Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu. Festyn był także znakomitą okazją do pokazania, jak powinni wyglądać prawdziwi kibice. Pomalowane na biało-czerwone barwy twarze, wuwuzele oraz kolorowe balony były atrybutami każdego dziecięcego fana piłki nożnej. Uczestnicy mieli również okazję sprawdzić swoje siły w grach indiańskich, nauczyć się puszczania baniek mydlanych, zjechać z dmuchanego zamku, poskakać na specjalnych trampolinach oraz przeturlać w kulach wodnych. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.